tutaj przejdzie na lewą stronę jeszcze i tutaj też można wejść. Tutaj od tej strony wejdźcie, od tamtej i tutaj. Jakim jest Elana? Drużyna seniorska, grająca na dobrym poziomie, to dla tych dzieci i młodzieży cel, do którego mogą dążyć. To motywacja, marzenie i sens ich ciężkiej pracy. Jako kibice jesteśmy z tym klubem od zawsze. To my, popularnie nazywani Elanowcy, jesteśmy największą grupą dopingującą kibiców w tym mieście. Wielu z nas pamięta czasy czwartej ligi, gdzie musieliśmy grać z klubami z miejscowości, gdzie liczba mieszkańców porównywana jest z liczbą mieszkańców dwóch bloków. Dlaczego nie postawić na piłkę nożną? Jak nie ma w Toruniu dyscypliny, którą na mecze na poziomie trzecioligowym przyciąga parę tysięcy ludzi, na przykład mecze z Legią Gdańsk czy Zawiszą Bydgoszcz. I to wraz tak naprawdę brakiem jakiejkolwiek promocji. Są głosy, że po co inwestować w piłkę, jak nie budzi ona zainteresowania. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie zainteresowanie budziły żużel, koszykówka czy hokej, gdyby przedstawiciele tych dyscyplin grali na poziomie trzecioligowym, a bilety kosztowałyby tyle, co kosztują na Elanę. Klub Elana nie dostał nawet szansy, by sprawdzić się jako miernik popularności piłki nożnej w Toruniu na poziomie chociaż pierwszoligowym. Dlatego naszym zdaniem argument ten jest po prostu niepoważny i śmieszny. Rozwiązuje przemarsz po dużo miasta, proszę o spokojne rozejście się. Dziękuję bardzo. Elana Toruń!